Monika Suder, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo24, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Na Dolnym Śląsku właśnie dziś konsultowana jest strategia demograficzna 2040. Proszę powiedzieć, jakie są trzy najważniejsze cele i skąd wziąć na to pieniądze? Przede wszystkim strategia demograficzna to jest wyzwanie na najbliższy czas. Realizowanie konsekwentnej, stabilnej polityki państwa w zakresie wsparcia rodzin jest wyzwaniem współczesnego czasu, bo jednak trzeba spojrzeć na sytuację demograficzną pod kątem sytuacji gospodarczej naszego kraju. Jest nas coraz mniej. Perspektywy ONZ-u pokazują, że w 2100 roku może być Polaków ponad 16 milionów i my te trendy musimy zawrócić. I przede wszystkim już te programy społeczne, które funkcjonują, muszą być kontynuowane, a więc Rodzina 500+, Dobry Start, Mama 4+, czy też opieka nad dziećmi do lat 3, ale konieczne jest właśnie wprowadzenie nowych rozwiązań i na to i dlatego, że stabilna sytuacja finansów publicznych z nastawieniem na realizację polityki prorodzinnej, która jest uwzględniona w Polskim Ładzie, musi być w pełni realizowana. I cóż jest potrzebne młodym ludziom? To badania pokazują i dlatego to w strategii też zostało bardzo mocno wyeksponowane, a więc stabilna polityka związana z mieszkalnictwem, stabilna polityka podatkowa, rynku pracy, polityka zdrowotna, ale także opieka nad dziećmi do lat 3. I te wszystkie komponenty są potrzebne, aby były rozwijane, a więc z jednej strony takie trzy podstawowe cele strategii to jest wsparcie rodzin, niwelowanie barier, aby młodzi ludzie decydowali się na to, że chcą mieć dzieci, ponieważ 98% Polaków chce mieć dzieci, ale to się nie przekuwa w dane demograficzne, a więc musimy niwelować to, co stoi na przeszkodzie i to właśnie są te polityki i spójna polityka państwa i spójna polityka samorządu w zakresie polityki prorodzinnej. Pani minister, czy zastępowalność pokoleń jest możliwa i co w tym kontekście na przykład z in vitro? Czy to zwiększenie dzietności, czy byłoby możliwe właśnie może dzięki temu, żeby dofinansować te rodziny, które bardzo dzieci chcą, a mieć nie mogą? Przede wszystkim realizowanie polityki prorodzinnej nie może być oparte na in vitro. To przede wszystkim musimy spojrzeć na to, co już przed chwilą powiedziałam. My, przedstawiając strategię demograficzną, przeprowadziliśmy badania ilościowe, jakościowe Polaków. Zostały przeanalizowane liczne dokumenty krajowe, ale także dokumenty europejskie związane z zastępowalnością pokoleń, z rynkiem, z realizacją polityki prorodzinnej. I jednoznacznie to przede wszystkim musimy wprowadzić właśnie politykę mieszkaniową, podatkową. Wzrost nakładów na służbę zdrowia poprzez wsparcie, tworzenie ośrodków opieki tej prokreacyjnej, a więc opieki nad kobietą ciężarną, systemowej, kompleksowej. To jest w Polsce potrzebne i potrzebna jest opieka nad dziećmi do lat 3. Na in vitro na pewno polityki demograficznej kraju nie oprzemy, żeby zmienić dzietność w skali całego kraju. No ale z pewnością by to w jakiś sposób pomogło. Ja chciałabym zapytać o... tu możemy mieć różne zdania. Ja chciałam zapytać o tę politykę mieszkaniową, ponieważ tutaj plan jest taki, aby wsparcie państwa było też dla tych rodzin, które mają dzieci i które planują mieć dzieci, żeby nie było wkładu własnego. O co chodzi? I chciałabym jeszcze zapytać, czy jak państwo sądzą, czy nie będzie zagrożenie takie, że wzrosną ceny mieszkań nagle przez to? Przede wszystkim właśnie na szczycie potrzeb młodych ludzi, a przypomnę, że 98% młodych Polaków mówi o tym, że chce mieć dzieci, deklaruje. A i na szczycie tych potrzeb jest polityka mieszkaniowa. Dlatego też z jednej strony, patrząc na młodych ludzi, którzy mają już zdolność kredytową, aby nie musieli odkładać na wkład własny, przygotowujemy program zabezpieczenie przez państwo wkładu własnego do 100 tysięcy złotych. Wkład ten będzie umarzany, jeżeli będzie rodziło się drugie, kolejne dziecko. I również w ustawie, myślę, że niedługo ten projekt tej ustawy już będzie konsultowany społecznie, zostanie pokazane, oczywiście muszą być obwarowania takie, które pozwolą zabezpieczyć przede wszystkim dostęp do tych mieszkań, a więc też tą politykę cenową, aby one były nadal dostępne dla młodych ludzi.
dla tych rodzin, które już mają swoje własne mieszkania, ale planują rozwój rodziny, będziemy przedstawiać projekt ustawy o bonie mieszkaniowym. To będzie kolejne wsparcie, które w tej polityce dzietności ma przynieść pozytywny wymiar. No i kolejne wsparcie poprzez rodzinny kapitał opiekuńczy, ale także rozszerzenie programu Maluch Plus, bo budżet tego programu w przyszłym roku będzie już bliski 1,5 miliarda złotych rocznie, co pozwoli przede wszystkim, aby te instytucjonalne formy opieki były tańsze, ale także, żeby powstawały na terenie wszystkich gmin. Zakładamy, że jeżeli tylko samorządowcy będą chętni, to żłobek w każdej gminie powstanie. Dzisiaj też na spotkaniu z wojewodą dolnośląskim, wojewoda wspomniał o tym, że problemem może być, mogą być rodziny mieszkające w małych miejscowościach, bo w dużych miejscowościach ten dostęp do infrastruktury jest łatwiejszy. Mniejsze miejscowości, nie ma zakładów pracy, nie ma pracy, a ta praca jest silnie związana z tym właśnie wzrostem demografii. Jak planują Państwo to rozwiązać, wesprzeć te mniejsze miejscowości? Czy jest na to pomysł? Przede wszystkim pomysł ten jest już od 5 ponad lat, kiedy objęliśmy rządy. Nam zależy przede wszystkim, aby państwo rozwijało się, Polska rozwijała się w sposób dynamiczny, zrównoważony i każda najmniejsza miejscowość. A więc przede wszystkim wszystkie programy, które są dedykowane, służą temu, żeby małe samorządy też mogły z tych programów korzystać i się rozwijać. I dzisiaj mówimy o zrównoważonym, dynamicznym rozwoju Polski. Dlatego też nie o tym rozwoju dyfuzyjnym, gdzie tylko rozwijały się wielkie aglomeracje. Dlatego też programy, które są prowadzone, są programami powszechnymi, społecznymi dla wszystkich Polaków. A co z zatrudnieniem? Bo często jest tak, że kobiety, które chciałyby mieć dzieci, boją się, że nie będą mogły wrócić do pracy albo boją się, że nie będą mogły tego urlopu rodzicielskiego podzielić. A pandemia pokazała nam, że część obowiązków można przecież wykonywać zdalnie. Czy jest pomysł na to, jak to ustosunkować prawnie? Strategia zakłada taki duży właściwie obszar, który chcemy zmienić przede wszystkim, to jest rynek pracy. Z jednej strony wsparcie młodych ludzi umowami o pracę na czas nieokreślony. Zależy nam na tym, aby to przeprocedować. Oczywiście to będzie w ramach konsultacji zarówno i społecznych, ale potem, kiedy będziemy konkretne ustawy procedować, aby młodzi ludzie w tym wieku do 40 lat już druga umowa stawała się umową na czas nieokreślony. To daje stabilizację w miejscu pracy, aby kiedy będzie już decyzja o tym, że młodzi ludzie ma się urodzić dziecko, aby zarówno mamę, jak i ojca dziecka objąć wsparciem, czyli opieką przed tym, aby nie utracić miejsca pracy, ale także, żeby łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym, ważne są te elementy, o których pani redaktor wspomniała, elastyczna, zdalna praca. To pandemia pokazała, także zdalna praca się sprawdza. Dlatego też pracujemy nad tym, aby to rozwiązanie weszło na stałe do kodeksu pracy i aby przede wszystkim oczywiście weszło na stałe tak, aby można łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym. A czy Państwo będą takim wzorem? Czy w ministerstwie będzie tak, że można, czy może już tak jest, że można łączyć pracę właśnie pracując częściowo zdalnie, częściowo stacjonarnie? Jeżeli praca zdalna została wprowadzona na podstawie przepisów covidowych, oczywiście praca zdalna w ministerstwie też jest stosowana jak najbardziej i efekty tej pracy są widoczne, że to nie spowalnia, tylko kolejne ustawy powstawają i kolejne wsparcia, czy w ramach tarczy antykryzysowej, gdzie był ten moment najtrudniejszy i przepisy się tworzyło i operacjonalizowało się zadania, bo przypomnę, że zarówno z tarczy antykryzysowej, jak i wsparcie do dodatek solidarności dla osób, które jednak straciły pracę. To wszystko było przez Ministerstwo Rodziny procedowane i wypłacane i ten proces nie został spowolniony, a pracownicy też przebywali na pracy zdalnej. A co z równością płac? Wyrównywanie płac kobiet i mężczyzn. Taki punkt mnie zastanowił w tej... Strategii demograficznej taki punkt jest ujęty, a więc przede wszystkim zależy nam na tym, żeby na tym samym stanowisku praca wykonywana przez kobietę i mężczyznę była tak samo płatna. Dlatego też chcemy przede wszystkim stworzyć taką kulturę organizacyjną w miejscu pracy. Mówiąc w ogóle o polityce prorodzinnej, z jednej strony chcemy tworzyć taką koalicję. Rząd, samorząd
organizacje pozarządowe, ale też pracodawcy. I tutaj, aby w tym miejscu pracy była stworzona taka kultura organizacyjna, kiedy młody człowiek się zatrudnia, ma przedstawione, że polityka prorodzinna tego miejsca pracy polega na tym i na tym. Rozpoczynamy pracę, chcemy, myślę, że we wrześniu pokazać takie instytucje, które są takimi dobrymi praktykami, które świecą dobrym przykładem, aby przede wszystkim pokazać, że to jest nasze wspólne działanie, właśnie tworzenie tego przyjaznego klimatu wokół rodziny. Ja na koniec chciałabym zapytać jeszcze o to, co o te wątpliwości, o których mówią samorządowcy, czyli ten plan wygląda dobrze z perspektywy organizacyjnej, a co z finansami? Skąd wziąć na to pieniądze w momencie, kiedy będzie i kwota wyższa od podatków i zmieni się opodatkowanie, zwłaszcza tej klasy średniej? Ja myślę, że samorządowcy to w tej ostatniej przestrzeni chyba na brak finansów nie mogą narzekać, bo przede wszystkim programy, które wspierają samorządy poprzez programy inwestycyjne, inwestycji lokalnych, teraz poprzez program Polski Ład i kilka tygodni temu ogłoszony program inwestycji strategicznych, gdzie w tym pierwszym rzucie mamy ponad 20 miliardów złotych, które trafi do samorządu właśnie na ten intensywny rozwój. To właśnie jest to wsparcie rządu. Mało tego, samorządy w związku ze zmianami, które są planowane w polityce podatkowej i ewentualnie mniejszymi wpływami do budżetu, jest przewidziana subwencja wyrównująca dla samorządów, a więc przede wszystkim opieramy budowę stabilnej polityki państwa na zrównoważonym, dynamicznym rozwoju każdego kraju i w tych samorządach, gdzie ewentualnie byłaby utrata dochodów, ale to na pewno nie jest tak, że to wszystkie samorządy utracą, bo tutaj nie możemy przede wszystkim generalizować, a warto spojrzeć na stronę Ministerstwa Finansów i zobaczyć, jak dochody samorządów w ostatnich latach wyglądają. Tak naprawdę nakłady inwestycyjne to jest potężny wzrost do lat poprzednich. A co z tym, że po pandemii bardzo mocno wzrosły ceny? Jest 500+, będzie wsparcie państwa, jest dopompowywanie pieniędzy, ale ceny ciągle rosną. Czy to nie będzie tak, że może to spowodować inflację? Czy mają państwo jakiś pomysł na to, żeby ten proces zatrzymać? Przede wszystkim Polski Ład, a więc ten program strategicznego rozwoju Polski po wyjściu z pandemii, to jest plan, aby przede wszystkim budować Polskę ludzi, którym żyje się coraz lepiej. My musimy przede wszystkim spojrzeć na twarde dane. W Polsce mamy najniższe bezrobocie w Europie dzięki właśnie wsparciu rządowemu, które w okresie pandemii było realizowane. Przede wszystkim współczynniki makroekonomiczne pokazują, że Polska idzie w dobrym kierunku, a więc myślę, że przede wszystkim kolejne wsparcie, które tak naprawdę w przestrzeni, gdybyśmy spojrzeli na czas przed rokiem 2016, nigdy nie było realizowane na takim poziomie, jak dzisiaj jest wsparcie finansowe, dzięki uszczelnieniu luki VAT-owskiej lub innych nieszczelności w finansach publicznych. Dzisiaj są pieniądze na 500+, nie musimy ich szukać zakopanych, nie musimy opowiadać o tym, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Są większe pieniądze dla samorządów i one będą. One przede wszystkim mają służyć Polakom. Chcemy rozwijać przede wszystkim Polskę, aby Polska była państwem szczęśliwych rodzin. Bardzo dziękuję pani minister. A ja państwu przypominam, że można konsultować strategię demograficzną 2040. Na stronie ministerstwa znajdą państwo link oraz informacje, gdzie można dowiedzieć się o szczegółach. A moim i państwa gościem była minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Bardzo dziękuję pani minister. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Dziękuję.